Dzień dobry Państwu, czy też dobry wieczór, w zależności kiedy to oglądacie. Powiem, że to nie jest ani moje słowo po niedzieli, ani nic innego. Po prostu natchnęła mnie pewna myśl, żeby powiedzieć o tym, co zaraz Państwo usłyszycie. A też przy okazji, nie będę ukrywała, chcę stestować studio nowe, jak to będzie wyglądało, jak to się będzie oglądało, bo tego po prostu nie wiem, chcę zobaczyć, też jestem ciekawa. Ale to jest jakby mniejsza, czy wtórna sprawa, bardziej jakby właśnie chcę się skupić na tym, co przyszło mi do głowy, czym się chcę podzielić. A natchnęło mnie, w zasadzie kilka rzeczy mnie natchnęło. Chociażby to, że byłam wczoraj w Straży Granicznej. Rozmawiałam tam z ludźmi, w zasadzie z panią rzecznik, ale ja ze Strażą Graniczną rozmawiam częściej, nie tylko z panią rzecznik, ale z takimi zwykłymi strażnikami granicznymi, którzy chodzą i pilnują naszego bezpieczeństwa pod granicą polsko-białoruską. Wczoraj również, jak wracałam z Warszawy do Białegostoku, zatrzymała mnie policja. Zwykła kontrola drogowa, także taka rutynowa. Policjanci sprawdzali trzeźwość. Zrobili to przed godziną pierwszą w nocy, bo o tej godzinie wracałam do Białegostoku. I co to ma ze sobą wspólnego? Mało tego. Ma ze sobą wspólnego, ale właśnie mało tego. Bo jeszcze ma ze sobą wspólnego chociażby to, że 29 listopada jest 194. rocznica wybuchu Powstania Listopadowego. I byłam na uroczystościach właśnie poświęconych tej rocznicy. I to wszystko ma ze sobą wiele wspólnego. Plus do tego jeszcze się nałożyło chociażby to, że pani minister Barbara Nowacka, czy też ktoś z jej pomocników w rządzie, czy też u niej w resorcie, wpadł na pomysł taki, żeby na przykład historię II wojny światowej okroić z takich wydarzeń jak obrona poczty w Gdańsku, obrona Lwowa, Grodna, czy też bitwa pod Kockiem, obrona Warszawy. No tego nie było, albo na przykład, że po co to dzieci mają się uczyć, czy młodzież na przykład o obozie dziecięcym w Łodzi, obozie niemieckim, hitlerowskim obozie w Łodzi dla dzieci. Dobrze, że Państwa ze sobą wszystko ma wiele wspólnego, przynajmniej w mojej głowie. Przede wszystkim to, że my musimy pamiętać o naszej historii. Ja wiem, że nie wszyscy lubią się uczyć, ja uważam zresztą, że w Polsce historia jest źle nauczana, bo nam się wbija do głów na przykład, że trzeba daty znać i tak dalej. Owszem, trzeba te daty znać, pewnie niektóre. Ja na przykład powiem, że ja nie mam głowy do dat. Jeżeli ktoś by mnie, historyka z wykształcenia, zapytał o jakieś daty, to się wyłożę, bo ja po prostu tego nie wiem. Nie pamiętam, po prostu mam jakieś ciemności w głowie, kiedy widzę cyferki. Natomiast ja potrafię powiedzieć coś, co było w takim momencie, jak to się działo, jak to do tego doszło, czym to się skończyło, ale też czym skutkowało. I to nie jest tak, że ja tej historii nie znam, po prostu nie pamiętam dat, ale historię znam, lubię i ja myślę, że ta historia powinna być w Polsce nauczana nas, ale właśnie trochę w inny sposób, żeby tak zaciekawić tych młodych ludzi, po to, żeby oni wiedzieli właśnie dlaczego coś się działo, co z czego wynikało. I sięgając jakby najgłębiej do tego, o czym w tej chwili mówię, to oczywiście jest rocznica Powstania Listopadowego, no bo te wszystkie inne rzeczy działy się trochę tam później, tak? Powstanie listopadowe, skąd się wzięło? No to był akurat, można powiedzieć, spisek, nasz spisek zbrojny. Nasi żołnierze założyli to sobie taki spisek, żeby wyzwolić się spod ruskiej niewoli, z ruskiej okupacji, można powiedzieć, chociaż wtedy to troszkę inaczej wyglądało. I to powstanie wybuchło. Ci żołnierze poszli w bój. Powstanie rozlało się na szerokie ziemie wtedy, które kiedyś należały do Polski. Polska wtedy była pod zaborami, to był rok 1830. No ale sobie Państwo teraz wyobraźcie, listopad 29. Jeżeli Państwo sobie wyjrzycie w tej chwili przez okno, dzisiaj przynajmniej w Białymstoku jest stosunkowo ciepło, nie ma wiatru, jest jakiś tam delikatny deszczek, który czasami przestaje padać, ale generalnie jest dodatnia temperatura. Ja nie wiem, jaka była pogoda w 1830 roku, 29 listopada, no ale nasze położenie raczej się nie zmieniało. Pogoda na pewno nie była jak na wakacjach. Było zimno, być może padało, zresztą powstanie trwało dłuższy czas. To nie było, że jeden dzień, tak? I jednak żołnierze, a później także zwykli ludzie, którzy się dołączyli do walki o wyzwolenie Polski, poszli w taką pogodę,
zostawiając swoje rodziny, zostawiając swoich bliskich, przyjaciół, poszli się bić o rzecz dla nich absolutnie najważniejszą. I oczywiście chodziło o Polskę, ale chodziło o wolność tych ludzi. Ich, ich rodzin, ale także tych, którzy później się urodzą. Pewnie ci żołnierze, którzy wtedy walczyli przeciwko ruskim okupantom, zaborcom, nie myśleli, że będzie na przykład taki rok 2024, kiedy taka Agnieszka na przykład będzie siedzieć i o tym mówić, albo że na przykład będą jeździć samochody elektryczne, albo cokolwiek jeszcze. Oni o tym nie myśleli, myśleli, nawet nie mogli przewidzieć wielu rzeczy, ale poszli wtedy walczyć o wolność. I to jest bardzo ważne, dlatego że ja często słyszę w tej chwili, właśnie w tej chwili we współczesnym świecie, że a co, tam Polski może nie być, to jest Europa, jesteśmy Europejczykami, że coś tam. No proszę Państwa, nie. Otóż nie. Dlatego że oczywiście jesteśmy częścią Europy, zawsze tą częścią byliśmy, ale ja dzisiaj, współcześnie, ja i wszyscy Państwo mamy wybór. Możemy sobie na przykład, jeżeli chcemy mówić w języku polskim, jeżeli z jakiegoś powodu nie podoba mi się, nie chce mi się, mogę sobie mówić w innym języku, mogę się modlić w dowolnej modlitwie, jakby dowolnej wiary. Nikt mi tego nie narzuca. Ja mam dzisiaj wolny wybór. W przypadku, kiedy nie byłoby takich ludzi jak w 1830 roku, a także później, nie mielibyśmy tego wyboru. Mówilibyśmy pewnie tutaj, gdzie mieszkam, w Białymstoku czy na Podlasiu, mówilibyśmy językiem rosyjskim obowiązkowo. Tak jak teraz dopiero na przykład Ukraińcy uczą się języka ukraińskiego, bo nie wszyscy go znają, ale wszyscy znają rosyjski, bo tak było. Polacy nigdy nie dali się ani zgermanizować, ani zrusyfikować. Zawsze pielęgnowali tę polskość właśnie po to, żeby za jakiś czas mieć ten wybór, czy chcemy mówić po polsku, czy nie. I ja jak dzisiaj właśnie słyszę od tych młodych głównie ludzi, że co tam Polska, to mnie nie interesuje. To są ludzie zniewoleni. Właśnie dlatego, że jakby nie mają w sobie czegoś takiego, że można dokonać jakiegoś wyboru, przewartościować coś, ustalić, że są rzeczy ważne, mniej ważne. Ja oczywiście generalizuję, ale przez to chcę też pokazać właśnie, że jaką ogromną odwagą musieli wykazywać się ci, którzy szli do powstań, walczyć i ginąć. Polska ziemia spływała krwią. Dzisiaj burmistrz Supraśla mówił o rzece Sokołda, która właśnie w walkach powstańczych spłynęła krwią, była cała czerwona i mieszkańcy tej niewielkiej wsi do tej pory to pamiętają, jak ta rzeka po prostu była czerwona, jak płynęła krwią. Może to jest przerysowane, ale to jest naprawdę, Sokołda jest niewielką rzeczką. Jeżeli tam było nawet 10 ciał bestialsko zamordowanych żołnierzy, to na pewno ta rzeka spływała krwią i na pewno była czerwona. Ruscy się nie patyczkowali, nigdy się nie patyczkowali, nie patyczkują się po chwilę obecną. No taka nacja, nic nie zrobisz, tak? Ale to, co chcę powiedzieć, że ci ludzie właśnie wtedy, kiedy szli do tego powstania, walczyć o wolną Polskę, o to, żeby mogli mówić po polsku, myśleć po polsku, zachowywać się po polsku, oddawali ofiarę najwyższą, swoje życie, zostawiali swoich bliskich. My dzisiaj siedzimy, prawda, grzejniczek można sobie włączyć, herbatkę ciepłą zrobić, kawkę, ciasteczko sobie wziąć. Można dzisiaj to wszystko sobie zrobić i nie interesować się, nie przejmować się kompletnie niczym, tak? Bo mamy to wszystko zapewnione, ale tego może zabraknąć, właśnie takich rzeczy. I ci ludzie, którzy prawie 200 lat temu poszli właśnie walczyć o wolną Polskę, oni nie patrzyli na to, czy jest im zimno, czy pewnie odczuwali, tak? Ale my nie wiemy, jakie były wtedy sytuacje, właśnie jaka była chociażby taka głupia pogoda, tak? Ile oni musieli się namarznąć, ile musieli się nachodzić, kto sobie odciski narobił, o ile miał buty, tak? No, pewnie żołnierze mieli, ale jak to wszystko trzeba było, jakim wysiłkiem wszystko zorganizować, jedzenie zorganizować, jakiś upiec sobie jakiegoś chociażby zwierzaka w lesie, czy co, no cokolwiek. To są dzisiaj, my jakby nie patrzymy, mówimy, czy widzimy jakichś żołnierzy w tamtych jakby strojach z tamtej epoki, ale nie zwracamy w ogóle uwagi na ten aspekt ludzki, na ten czynnik właśnie, że to też dla kogoś pewnie nie było łatwo, tak? Pójść, zostawić na przykład może małe dziecko.
albo chorą żonę, albo żonę w ciąży, albo mamę może chorą, tak? Albo no, w ogóle na przykład starszą mamę, tak? Już nawet nie ona nie musi być chora. Jednak ci ludzie dokonywali pewnego wyboru, dla siebie pewnie być może łatwego, być może trudnego, nie mi to oceniać, to jest sprawa zawsze indywidualna. Ale poświęcili bardzo wiele właśnie po to, żebyśmy dzisiaj mogli tutaj spokojnie sobie żyć, mieszkać, bawić się, nawet pluć na tą Polskę. I przechodząc jakby dalej, bo ja chciałam wejść tak od powstania właśnie tego listopadowego, bo jest rocznica, przejdźmy dalej, do II wojny światowej. Było podobnie. Oczywiście te wojny się różniły, te walki się różniły, ale nie można dzisiaj z programu nauczania młodzieży czy dzieci wyrzucać obrony Warszawy. Nie można wyrzucać właśnie tego, żeby dzieci nie wiedziały dlaczego, czy w ogóle, że było coś takiego jak dziecięcy obóz koncentracyjny w Łodzi założony przez Niemcy. Nie przez żadnych hitlerowców, przez Niemców, przez ludzi tej narodowości. Nie ma narodowości hitlerowskiej, jest niemiecka. I tacy ludzie to założyli. Nie można wykreślać obrony Poczty Polskiej, która naprawdę była heroiczna. Niemcy byli w szoku, że tak można się bronić. Ale Polacy wtedy też nie patrzyli na to, czy świeci słońce, czy pada deszcz, czy może coś innego się dzieje. Po prostu poszli bronić wartości najważniejszych, bo bez wolnej ojczyzny po prostu nie byliby w stanie funkcjonować absolutnie jako wolni ludzie. My w Polsce możemy między sobą się kłócić, spierać, bić się. Normalna rzecz, tak jak w rodzinie, też tak jest czasami. No może nie wszyscy się biją, ale są takie rodziny, w których tak jest. Ale to załatwiamy jakby sami, tak? Nie musi nam przyjść ktoś z zewnątrz i pałą pousadzać i zdecydować, jak my mamy funkcjonować. Możemy sami się zorganizować, możemy sami sobie zrobić krzywdę, na przykład przy różnego rodzaju wyborach, albo możemy budować potencjał nasz wspólny. Ja tak jeszcze dzisiaj, jadąc tutaj na to nagranie, myślałam sobie, w ogóle po co są te wojny, po co jest to wszystko, dlaczego jeden człowiek drugiemu chce robić krzywdę. No to jest, proszę Państwa, chyba tak samo, do takiego wniosku doszłam, to jest chyba tak samo, jak właśnie mamy jakieś, powiedzmy, swoje majątki, tak? Ja nie mówię, że majątki w sensie ziemskim, ale mamy na przykład, naszym majątkiem może być praca, może być dom, mieszkanie, samochód, komputer, może jakiś inny, powiedzmy, sprzęt, tak? Na które to rzeczy zarobiliśmy razem, może z kimś innym, ale budujemy i chcemy żyć coraz dostatniej, chcemy żyć coraz wygodniej, coraz lepiej. Dlatego tak wiele rzeczy dzieje się złych wokół pieniędzy, wokół właśnie pomnażania tego majątku i chyba wojna też jest w bardzo dużej części albo w ogóle w całości właśnie tak zrobiona czy tak zorganizowana, żeby pomnażać, tak? Bo przepraszam bardzo, no Niemcy, którzy na nas napadli w 1939 roku, no to po co im była Polska? U siebie była, nie wiem, taka bieda, że musieli mieć polskie ziemie pod polskim władaniem? Nie. Niemcy stąd wywozili nasze dobra, nasze majątki, to co ukradli, to co zwinęli do tej pory, zresztą nie oddali złodzieje. Ale tak samo jakby przy innych rzeczach. W tej chwili obserwujemy na żywo wojnę na Ukrainie, ale też wojnę na Bliskim Wschodzie, tak? Po co to jest? Czy tam naprawdę nie da się jakoś inaczej funkcjonować? Jest wiele oczywiście różnych czynników, ja to wszystko upraszczam. Nie chcę, żeby Państwo myśleli, że to jest takie płytkie myślenie, bo tam jest wiele tych wszystkich czynników, ale chcę jakoś tak uładzić to wszystko, czy też doprowadzić do tego, żeby był to jakiś taki punkt, z którego można wyjść. To chodzi cały czas o pomnażanie majątków. To, co w tej chwili Niemcy z nami robią, z Polską, teraz współcześnie, tak? Kiedy przejmują nasze porty, nasze przedsiębiorstwa, budują tutaj sklepy, no po co to jest? No po to, żeby pomnażać swój majątek. Nie nasz, swój. Jeżeli my tego nie rozumiemy, czy część osób tego nie rozumie, to może warto by było, żeby się ci ludzie zastanowili, czy tak faktycznie jest, a moim zdaniem tak po prostu jest. I na tym naszym organizmie ci ludzie się bogacą. My w tym czasie, kiedy nam się zaciemnia różny obraz tej całej sytuacji, będziemy się żreć między sobą, bo tak jest, wojna ma też to do siebie, czy jakieś tam walki mają to do siebie, że dezinformacja, czy też celowa manipulacja sprowadza się do tego, żebyśmy też gryźli się między sobą.
I wtedy właśnie warto spojrzeć na te rzeczy najważniejsze. Na to, żebyśmy znali historię, żebyśmy wiedzieli o poświęceniu tych ludzi, którzy oddali życie za Polskę, a nawet ci, którzy przeżyli, budowali jej majątek, budowali jej potencjał. Mamy dzisiaj w Polsce piękne zabytki, mamy mnóstwo pięknych rzeczy, jeszcze sprzed setek lat. To wszystko jest naszym majątkiem, naszym potencjałem. Czy Państwo chcieliby, żeby do Was ktoś przyszedł i zabrał to, co macie i powiedział, ale to nic się nie stało, tak? No nie, właśnie to jest to, czego musimy bronić. I chronić, nie tylko bronić, ale również chronić. I dlatego właśnie były i te powstania różne, te zrywy, ale była przede wszystkim obrona, bo Polska nie była krajem agresywnym wobec, no może powiedzmy, mniej, dużo mniej agresywnym była krajem wobec swoich sąsiadów niż sąsiedzi najbliżsi wobec nas. Oni zawsze mieli zapędy, kiedyś Jan Paweł II powiedział właśnie, dlaczego ta Polska jest między Ruskimi a Niemcami? No bo nikt inny by tego nie wytrzymał. Myślę, że coś w tym jest. My całe życie jesteśmy doświadczeni właśnie takim, a nie innym położeniem. Musimy się z tym zmagać. I kończąc już wątek, przechodząc w zasadzie do ostatniej refleksji, żołnierze, strażnicy graniczni, policjanci, którzy pełnią dzisiaj służbę na granicy polsko-białoruskiej, ale nie tylko, na przykład w policji drogowej. Państwo bardzo często, tam policjanci, tam strażnicy, tak, były takie stwierdzenia, że mordercy, tak, czy jeszcze coś innego, psy, tak, mówili niektórzy. Ja powiem, że chciałabym, naprawdę bardzo bym tego chciała, żeby sądy, które rozpoznają te sprawy, tych osób, które tak wypowiadały się o naszych żołnierzach i funkcjonariuszach, te osoby, żeby nie były karane finansowo, tylko wysłane na przykład na tydzień, na dwa albo na miesiąc do służby, takiej konkretnej służby. Czy to do Straży Granicznej, czy do wojska, czy do policji, może a nawet do Straży Miejskiej. I niech tam sobie odsłużą, odpokutują, poznają tę pracę właśnie przez ten czas. Ale nie tak, jak że sobie przyjdzie, usiądzie i popatrzy, co inni robią. Nie, to ma być pełna służba. Tak jak wczoraj dwójka policjantów stała, kontrolowała samochody, był zimny wiatr, padał deszcz, a oni stoją po prostu i sprawdzają kontrolę trzeźwości. Prowadzą kontrolę trzeźwości, sprawdzają, czy ktoś bezpiecznie się porusza. I nas nie obchodzi, tak? Możemy, bo policja nas zatrzymała. Dziękujcie Bogu, że ta policja jest, bo być może właśnie dzięki temu, jak zatrzyma pijanego kierowcę, tam kogoś nie zabije. Tak samo jak strażnik graniczny. Państwo myślą, że co tam pochodzić pod granicą, kładem sobie pojeździć. Nie. Idź postój sobie w taką pogodę w listopadzie przez nawet 8 godzin. Ja nie mówię 12, nie mówię więcej, 8 godzin. Idź odsłuż tą służbę przez tyle czasu. Na przykład jeszcze jak będzie padał deszcz, będzie wiał wiatr i jest ciemno, po prostu przecież tam nie ma infrastruktury, że sobie latarnie uliczne będą świecić. Jest się w środku lasu, albo w środku pola, albo przy bagnach, gdzie jest ciemno, nie ma nikogo i nie wiesz, czy idzie dziki zwierz, czy idzie człowiek, czy on jest uzbrojony, czy nie. A ty stoisz na deszczu, zimą za chwilę będzie mróz, tak? Będzie padał śnieg, będzie mróz, latem jest gorąco, nie wiem, czy Państwo widzieli, wakacje, przypomnijcie sobie, całkiem niedawno było 30 parę stopni, zero deszczu w tym czasie, tak? Tutaj na Podlasiu, 30 parę stopni i ci ludzie, którzy chronią naszego bezpieczeństwa, stoją w umundurowaniu, z całym osprzętem na sobie, bo trzeba mieć różne rzeczy na wypadek ataku. I oni stoją w spiekocie 30 parę stopni. Pochodźcie tak przez tydzień. Jeżeli my w ten sposób, takimi ludzkimi oczami, nie będziemy właśnie zwracać uwagi na to, co my mamy, czym dysponujemy, jak bardzo powinniśmy to docenić i szanować ludzi, którzy właśnie, ja wiem, oni dostają za to pieniądze, ale nie każdy jest w stanie poświęcić się aż tak bardzo, żeby dostać te pieniądze. Dlaczego nie wszyscy chcą iść do policji, czy Straży Granicznej, czy do wojska? Bo lepiej jest, może wygodniej, może są inne zainteresowania, ale gdyby to chodziło tylko o pieniądze, to naprawdę by wszyscy tam szli, a jak z jakiegoś powodu nie idą. I ci ludzie owszem dostają za swoją pracę wynagrodzenie, ale to jest praca potwornie trudna. Warto mieć tego świadomość, a przede wszystkim warto mieć świadomość, że to są ludzie, którzy zostają w tej służbie,
że im naprawdę chodzi o coś więcej. Nie chodzi tylko o to wynagrodzenie, które będzie wpływać co miesiąc. To są naprawdę w największej części po prostu polscy patrioci, szanujący to, co mają, szanujący prawo, szanujący porządek i szanujący naszą historię, która jest naprawdę fascynująca. Tylko warto ją właśnie poznawać od tej strony, być może takiej ludzkiej, a na pewno warto znać okoliczności, dlaczego coś się działo i czym to skutkowało po to, żeby później tragiczne zdarzenia dotykały nas jak najrzadziej. Tym się chciałam dzisiaj z Państwem podzielić, taką swoją refleksją. Nie wiem, czy coś mam jeszcze dodać. Po prostu chciałam, żeby to, co siedzi mi w głowie, dowiedziało się trochę więcej ludzi. Agnieszka Siewieremiuk-Macierowska. Dziękuję Państwu za uwagę.